Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Instagram stanowi dla kulturystyki i fitnessu doskonałe narzędzie, zapewniające stały przepływ sylwetkowej podaży od gwiazd do fanów. Będąc jednak ograniczoną formą przekazu, nie zawsze oddaje w 100% rzeczywistość. Jest podatny na kąt wykonania zdjęcia, rodzaj zastosowanego oświetlenia, czy po prostu moment, w którym uchwycono sylwetkę. Jako odbiorcy mamy natomiast to do siebie, że widząc ograniczony fragment, wnioskujemy o całym obrazie, co prowadzi do wprowadzania nas w błąd. W tym materiale przedstawię przykłady tego, jak bardzo sylwetka na Instagramie i ta na żywo mogą się różnić. Zaczynamy od jednego z najbardziej spektakularnych przykładów, co ciekawe z naszego podwórka. Mowa tu o Mikołaju Żeglińskim, prowadzącym profil Gains Desire. Jego znak rozpoznawczy to wręcz niewiarygodne proporcje, zdaje się bijące na głowę wielu uczestników Mister Olympia pod kątem stosunku szalenie wąskiej talii do niesamowicie szerokich barków, a tych do mikroskopijnych w porównaniu do ich pełności głowy. To wszystko łączy z doskonałą twardością, także wygląda na świetnie dociętego i twardego, a miejscami na posiadającego bardzo dużą ilość masy mięśniowej. W moim materiale na jego temat pozwoliłem sobie nawet porównać go do Mister Olympia męskiej sylwetki z 2019 Raymonda Edmondsa i Polak absolutnie jakościowo nie odstawał. To wszystko jednak tylko na Instagramie, bowiem na scenie wyglądał jakby podmieniona mu sylwetki. Okazało się, że proporcje ze względu na szerokie biodra nie są wcale tak dobre. Zniknęła także twardość, a pojawiło się raczej zakrywające szczegóły umięśnienia rozmycie. Trzeba docenić widoczne także na scenie świetne barki, ale porównując to, co widać na jego Instagramie do rzeczywistości, to są to dwa różne światy. Opuszczamy na chwilę nasze podwórko, przechodząc na teren zagraniczny, a konkretnie do Indii, gdzie Jugand Shinde, można powiedzieć, zdemaskował sam siebie, pojawiając się na zawodach. Jego profil, oprócz tytułów takich jak Doktor, Mr. Europe czy Hulk, zawiera zbiór wręcz niesamowitych fotografii, przynoszących na myśl słynnego irańskiego Hulka, którego przedstawiałem w osobnym materiale. Gigantyczną masę łączy tutaj z niespotykanymi nigdzie indziej proporcjami, prezentując ilość mięśni na poziomie Bikramiego, połączoną z talią pokroju zawodnika Classic Physique. Jeżeli ktoś miał wątpliwości, czy jest to Photoshop, czy też nie, sam Shinde spieszył z pomocą, pojawiając się na amatorskim Mister Olympia w Indiach w 2018 roku. Różnica w jakości sylwetki jest tutaj spektakularna, a Jugand pokazał się w formie wyraźnie niestartowej, gdzie zasłonił niemal wszystkie szczegóły umięśnienia. Mimo to proporcje w górze pozostały bardzo dobre, a najszersze są u niego w rzeczywistości świetnie rozwinięte. Nie tego jednak można było oczekiwać po aktywności Hindusa w mediach społecznościowych i można spodziewać się, że irański Hulk mógłby zafundować fanom bardzo podobne rozczarowanie. Co ciekawe, w swojej rzeczywistości Super Shinde na scenie także wyglądał niesamowicie, gdyż nie omieszkał pokazać swojej wersji zdjęć z zawodów. O ile dwa poprzednie przykłady to oczywiście efekt użycia Photoshopa, rozczarowujące potrafią być także uczciwsze praktyki. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj Sergi Constans, który mimo swoich imponujących fotografii na Instagramie, które przedstawiały jego sylwetkę pod jak najlepszym kątem, po wyjściu na scenę w kategorii Classic Physique nie robił już takiego wrażenia. Dlatego też nie znajdziemy na jego koncie licznych zdjęć z owych zawodów, ponieważ jego sylwetka nie była tak spektakularna jak na prywatnych zdjęciach z profesjonalnym oświetleniem, które ewidentnie podkreśla jego sylwetkę i powoduje, że jest ona bardziej imponująca niż kiedy stoi na scenie. Nie oznacza to jednak, że nie wygląda on bardzo dobrze. Po prostu fotografie, które wystawia publicznie, przedstawiają tylko jego mocne strony i atuty muskulatury, a brak możliwości zobaczenia stron słabszych i porównania go z innymi zawodnikami powoduje, że jego rozmiary optycznie wydają się proporcjonalnie większe, a sylwetka doskonalsza niż to jest naprawdę. Można także rzucić tu okiem w stronę Sakera z WK, a konkretnie jego występowi podczas WrestleMania w 2017 roku, gdzie zajął
drugie miejsce. Już na zdjęciach aktualizacyjnych poprzedzających zawody można było spodziewać się, że nie wyjdzie na scenę duży i pełny, ale jego Instagram sugerował naprawdę sporą muskularność. Choćby to zdjęcie z Most Muscular jakiś tydzień przed zawodami, prążki na udach, w górze ogrom szczegółów sugerował kapitalne docięcie wręcz do kości. Innymi słowy, poziom suchości kompensował tu z nawiązką brak wielkiej masy. Oglądając jednak materiały ze sceny, obrazki nijak miały się do tego, co widzieliśmy jeszcze kilka dni temu na jego profilu. Szczegóły z jego sylwetki zniknęły i widać było wyraźnie, że trzyma za dużo wody. Bardzo dobrze prezentuje to ta fotografia, gdzie nogi jeszcze niedawno prążkowane, tutaj wydają się niekorzystnie wygładzone. Jest to doskonały przykład ulotności formy i tego, że obrazki z profili to krótki wycinek, a nie to, jak dana osoba wygląda na co dzień i we wszystkich warunkach. Callum Von Moger, mimo zwycięstwa w ostatnich zawodach, również nie wyglądał tak imponująco, jak niektóre z jego zdjęć na Instagramie by sugerowały. Szczególną różnicę możemy zauważyć tutaj w jego dolnych partiach, gdzie po przejściu poważnych kontuzji nie udało mu się jeszcze wrócić do poprzednich rozmiarów, mimo że zdjęcia z Instagrama mówiły inaczej. Chociaż na swoim profilu wyglądał momentami wręcz spektakularnie, po wyjściu na scenę można powiedzieć czar prysł. Innymi słowy, gdybyśmy znali go tylko z zawodów, prawdopodobnie byłby znacznie mniej rozpoznawalny, bo po prostu rynek oferuje lepiej prezentujące się w trakcie rywalizacji muskulatury. Jako podsumowanie powiem, że należy zauważyć różnicę w przekazie surowym, kiedy widzimy daną sylwetkę w cudzysłowie lub dosłownie na żywo, a przekazie za pośrednictwem odpowiednio zaplanowanego zdjęcia czy nagrania. Każdy zawodnik będzie miał swoje najlepsze ulubione pozy i właśnie je eksponował na swoim profilu. Co więcej, każdy ma swoje najlepsze ulubione ujęcia i kadry i także je będzie pokazywał. Oglądając materiały na Instagramie, widzimy zatem starannie wyselekcjonowany fragment rzeczywistości i na jego podstawie wnioskujemy o całokształcie. Jest to oczywiście pospieszny optymizm i kiedy naszą ograniczoną perspektywę skonfrontujemy z tym, jak zawodnik wygląda w każdej pozie, w różnych ujęciach, kadrach i oświetleniu, zdanie ulega modyfikacji i pojawiają się rozczarowania. Dajcie znać w komentarzach, która sylwetka prezentowała największe różnice, a przede wszystkim, czy kogoś tutaj pominąłem i powinienem przedstawić w następnym odcinku. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.